Każdego roku, jak tylko rozpoczną się żniwa, dochodzi do pożarów związanych z używaniem sprzętów rolniczych, ale też zboża i ściernisk. Tylko w tym sezonie było ich już kilkanaście. Przyczyn takich zdarzeń jest wiele. Wakacje to czas intensywnej pracy dla rolników. Wysoka temperatura, przegrzane maszyny rolnicze, pośpiech oraz wszechobecna susza panująca na terenie kraju przyczyniają się do powstawania pożarów. My co roku w tym okresie odnotowujemy zwiększoną liczbę pożarów. Jeżeli chodzi o ten okres żniw w tym roku, odnotowaliśmy już 19 takich pożarów. Były to pożary zboża na pniu, pożary balotów, słomy i siana, ale również pożary maszyn rolniczych. Dlatego strażacy wciąż apelują, aby nie powtarzać błędów, które doprowadzają do takich pożarów, a tym samym dużych strat dla rolników. Przestrzegamy, aby wszystkie części mechaniczne pracujące w ruchu były właśnie systematycznie smarowane i sprawdzane, czy są sprawne. Takie zatarte łożyska są bardzo częstą przyczyną powstawania pożarów właśnie kombajnów czy prac do słomy. Szczególnej rozwagi w tym okresie wymaga używania twardego ognia. Przede wszystkim podczas prac żniwnych jest zakaz palenia papierosów oraz używania otwartego ognia. Jeżeli chodzi o ustawianie stert stogów i progów, tutaj przepisy przeciwpożarowe również określają odległości. Jeżeli taki stóg chcemy usytuować w bezpiecznych odległościach, należy tu zwrócić uwagę, że jeżeli są to budynki wykonane z materiałów palnych, taka odległość wynosi 30 metrów, jeżeli są to budynki z materiałów niepalnych 20 metrów, natomiast od granicy działki jest to 10 metrów i od lasów co najmniej 100 metrów. Należy również pamiętać, aby zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier. Też takie przyczyny pożarów powstawały. Natomiast przypominamy, że całkowicie zabronione jest wypalanie pozostałości roślinnych na polach. Na szczęście w tym sezonie nie było wypadków śmiertelnych podczas wykonywania prac związanych ze żniwami.